Mógłbym dostać trochę tego pysznego gulaszu? Nie. A jak nie będziesz zajęty, to będziesz chciał ze mną porozmawiać? Ja w ogóle nie chcę tej chaty spalić. Weź, wyrzuć może tą... Wyrzuć. Czy w ogóle ja się tu mogę przespać do rana? Nie, dobra. Którą mamy godzinę? 10:00, Boże, trochę pospałem, panie. Dobra, Sander nie chce z nami gadać. Jorn sobie gdzieś poszedł w pies-diet. Pies-diet. Tutaj jest Ezekiel. Ezekiel. O, Ezekiel. To Ezekielowi córka się położyła nad morzem, także słabo. Jak się czujesz? Muszę chwilę ochłonąć po ostatnich wydarzeniach. Takie plany. Przepraszam za moje zachowanie. Szkoda, że nie przyszło nam spotkać się w lepszych czasach. Nawet niezły głos, muszę przyznać. Nawet nieźle wypowiedziana kwestia. Zajarajmy. Da się? Da się. Shisha, nie? Shisha się dużo jarało za gówniarza. Pamiętam, że mieliśmy nawet taki lokal w Szczecinie, który nazywał się Shisha. Shish Bar czy Shisha? Kurwa, już nie pamiętam teraz. Ale dosyć często tam ubywaliśmy i jaraliśmy sobie smakowe tytońki. Całkiem spoko. O, Marta zapierdala. Nigdy nie próbowałeś? Spróbuj se raz. Nic zajebistego. W sensie spoko, bo można sobie posiedzieć w ekipie, wypić browarka i tyle, ale poza tym to chuj do dupy. Gwarantuję, nie będziemy sprawiać problemów. Gwarantuję, że nie będziemy sprawiać problemów. A czy ja coś mówię? Po prostu kobieta jestem, nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Przecież mnie, Wiktor, kurwa, chciałaś wygonić. I tylko dlatego nie wywaliłam was za drzwi. No dobra, pamiętaj. Postaramy się spłacić dług tak szybko, jak to możliwe. Zobaczymy. Zawsze tak mówią, obiecują, a następnego ranka tyle ich widzieli. Co nowego? Nie denerwuj mnie. Nie dość, że muszę was obsługiwać, to jeszcze zadajesz idiotyczne pytania. No nie wiem, no nie są idiotyczne, no pytam się. Lia, wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Dzięki, ale już lepiej idź za nim. Zanim co? Zanim? Zanim się zdenerwuję. Już chyba mówiłam, że nie rozmawiam z takimi jak ty. Tylko zapytałem, nie musisz być niemiła. Co za wredne babsko. Jak życie? Jak życie? W końcu jesteśmy bezpieczni. One tam sobie na statku pierdoliły i nie chciały z nami gadać. Jak leci? Muszę przyznać, że Silbach ma swój urok, ale to chyba nie jest miejsce dla mnie. Wiktor. Jak leci? Jak leci? Od czasu śmierci Hendrika starszy powołał wartowników, ale według mnie to za mało. Przydaliby nam się prawdziwi strażnicy z krwi i kości. Jestem. Zawsze duchem, kurwa, strażnik. Co słychać? Zawsze. Cześć, policjant, Mark. Panie. W końcu jesteśmy bezpieczni. Okej. Aż wstałeś, żeby mi to powiedzieć? Fabio. O, w ogóle wpierdoliłem mu na statku, nie? Bo mnie, kurwa, mówił, obraził mnie i dostał wpierdol od razu. No, dzień dobry. Widać, twój brat nieźle sobie poradził. Dodatkowo załatwił nam wejście do wioski. Nawet nie musiałem nikomu dawać po mordzie. I bardzo dobrze. Wtedy mielibyśmy prawdziwe kłopoty. Gadanie. Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli tak, to sobie daruj. Próbuję przekonać tych wieśniaków, żeby zaczęli nas lepiej karmić. No dobrze. Czy to jest wiele kwestii? Co słychać? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. Okej. Okay. Kazem to jest ten z północnych, czy tam z południowych krain, nie? Co mówił, że z daleka przyjął. Hej, ty. Jak się dzisiaj czujesz, panie? Jak się dzisiaj czujesz? Jest mi już zdecydowanie lepiej, ale nie czuję się jeszcze na siłach, by wstawać. Będziesz musiał sam poszukać Kurta. Jego chata była za karczmą. Z pewnością trafisz. W lewo. Dobrze, pogadam już. Pogadam jeszcze z Bastianem. Jak idą interesy? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień. To już było. Nadchodzą ci... To już było. Bastian wygląda jak taki typowy Andrzej. Ten mordo Laresa mi się kojarzy. Nie, Lares trochę inaczej wygląda, ale kojarzy mi się morda tego gościa. W ogóle w kronikach jest achievement za nietypowe wejście do miasta. Ciekawe, czy znajdziesz. Nie, nie. Tak jak Gothic 2, po górach i chlub do wody. Zobaczymy. Jak życie? Nie kojarzę cię.
Weź mnie zostaw, kurwa, go się wypierdala. Wyglądasz jak wieśniak w tych szmatach. Ale przynajmniej miecz znalazłem, to jest plus. O Jezus! O, dobrze, że cię widzę. Siema, Rubcio. Daryl i Maven jeszcze nie wrócili? Z tego, co mi wiadomo, nie. Ach, cholera. Tak sobie myślę, że nie powinniśmy zostawiać ich tam w jaskini. Wiem, jak to wygląda. Jestem tchórzem i pierwsze, o czym myślałem na brzegu, to własny tyłek. Ale teraz żałuję swojej decyzji. Jeśli coś im się stało... Nie wiem jak ty, ale jestem gotów po nich wrócić. Mhm. No to i dawaj, chodź. Poszukajmy ich razem. Podoba mi się twoje nastawienie. Zanim jednak wyruszymy, musimy poszukać czegoś dla Daryla. Co masz na myśli? Jest ciężko ranny. Możemy nie dać rady go przenieść. Gdyby udało nam się załatwić jakąś miksturę leczniczą, mogłoby to bardzo ułatwić sprawę. No dobrze, ty zajmij się miksturą. Ja postaram się zdobyć coś, czym moglibyśmy się lepiej bronić. Mhm. No dobra, poczekajcie, bo my jesteśmy tu i miksturki są gdzieś tam, także chodźmy. Jak się w lewo wystrzelimy, to jest ta największa chata, nie? Chrząszcz, panie. Patrz, przynajmniej można chrząszcza jednym strzałem zabić, to jest plus, nie? Nie to co w jedynce, że spędzasz 3 godziny na zabiciu kurwa chrząszcza, bo nie da się go trafić. Jest kaplica. Czy tutaj to jest ten prawo? Tak, tu jest miksturowo. Idziemy najpierw do miksturowa, spróbujemy wziąć, załatwić miksturkę. Czy co to jest? Chwasty. Ja biorę, może się przydadzą do czegoś. O, szczurki. Kurwa, 2 dechy do przodu, panie. Mięso ze szczura. Bardzo dobre. Nie wiem, o co wam chodzi. Patrz, jest mikstura, ty, a nie. Mikstura, no nie, no ktoś zostawił wino na grobie, no. To nie mogła być mikstura, to musiało być wino albo piwo. To jest gotik, zapomniałem. Gdzie? Nie, to wino, no. Ale wino w gotiku jest dobre na każdą dolegliwość, także... Już, kurwa, myślałem, że nie ściemniasz, ty. To by było dobre. W sumie realistyczne, nie? Dobra, ale zbieramy chwast. Logwar! Logwar, to jest jakiś mag, panie. Mag wody. Nie? Kim jest? Kim jesteś? Kimś, kogo nużą już te stale powtarzające się pytania. Mhm. Czy wy, młodzi, nie macie czegoś lepszego do roboty od ciągłego zawracania mi głowy? Logwar to, Logwar tamto, Logwar kim jesteś? Logwar boli mnie palec, Logwar mam sraczkę, mam już tego serdecznie dość. O, ja pierdolę, znasz... Znasz się na ziołach? A myślałem, że to ja mam problemy z oczami na stare lata. Widziałeś ten ogród koło domu? No... No to znasz już odpowiedź. Naprawdę, pytasz mnie, czy znam się na zielarstwie? Chłopcze, ja zęby zjadłem na tej sztuce. No tak, po co pytałem, to było takie oczywiste. Każdy mag, do jakiego kręgu by nie należał, przynajmniej w pewnym stopniu musi wiedzieć, co go zabije, a co wzmocni. Ważenie i korzystanie z mikstur podczas tworzenia i rzucania zaklęć to podstawa. My na tych szczerbatych budowlańców zawsze mówimy, że zjedli zęby na tej robocie. O, mógłbyś mnie nauczyć alchemii? Mógłbyś nauczyć mnie alchemii? Żartujesz sobie, prawda? Życia by ci nie starczyło na poznanie całej wiedzy alchemicznej. To może chociaż nauczyłbyś mnie jej podstaw? Mógłbym co prawda nauczyć cię pewnych jej aspektów, ale najpierw musiałbyś przejść test. Jaki test? No, czy jak ktoś jest lekarzem test. I jest wyspecjalizowany w kolonoskopii, to znaczy, że zjadł zęby na górę? Na taki test? Prawdziwy alchemik powinien wykazać się wytrwałością w dążeniu do celu, sprytem w rozwikływaniu tajemnic natury i siłą w pozyskiwaniu trudno dostępnych składników. Astro. Jeśli pragniesz pojąć podstawy tej mistycznej sztuki, będziesz musiał wykonać 3 zadania. Jestem gotów. Skoro jesteś gotów, przejdźmy zatem do pierwszego testu. Wytrwałości. Weź tę miotłę i posprzątaj w domu. Miotłę? Co za kurwa? No, stary już jestem i plecy mnie rypią,
a na służbę mnie nie stać. Myślałem, że w ramach sprawdzianu będę musiał pozbierać zioła i takie tam... Jeśli pragniesz pojąć wiedzę tajemną... W porządku, zrobię to. Świetnie. Jak skończysz, przyjdź do mnie, a powiem ci, co masz robić dalej. No dobrze, a jak mam posprzątać w chacie? Gdzie jest miotło, panie, się pyta. Gdzie jest miotło? A, tutaj śmieci muszę pozmieniać. A gdzie jest miotło? Co? A, tutaj? Nie, tu jest laga, kurwa, i grzybek. W porządku, a gdzie miotło? A, on mi dał miotło już, tak? I chuja, muszę założyć to miotło? Nie mam miotły, kurwa, gdzie mam miotły? Miotło, jest. O, posprzątałem, patrz. Panie. I co? Dobra, posprzątałem. Coś jeszcze? Czekaj, przeczytam sobie reguł na książki. Nie, no przecież bez sensu. Muszę kliknąć na miotu na żygach jakiś. Alchemia, podobnie jak inne dziedziny wytwarzania przedmiotów, dzieli się na 3 stopnie. O ile pierwszy jest na tyle prosty, by przyswoić go z odpowiedniej księgi, o tyle do następnych wymagany już będzie dobry nauczyciel. Każdy ze stopni pozwala wytwarzać coraz to mocniejsze eliksiry. Zielony, proste wywary, lecznicze, ekstrakty z niebieskiego bzu oraz krótkotrwałe mikstury szybkości. Panie, szybki śledź. Doświadczony, zwykłe i zaawansowane wywary lecznicze, eliksiry czasowo zwiększające zdolności ciała oraz umysłu, a także długotrwałe mikstury szybkości. Długotrwałe mikstury szybkości, ja pierdolę. W końcu. Mistrz, potężne wywary lecznicze oraz eliksiry trwałe, zwiększające zdolności ciała i umysłu. Wraz z nauką kolejnych stopni, mistrz przekazuje swojemu uczniowi wiedzę o wywarach leczniczych, jednak pozyskanie przepisów na bardziej złożone eliksiry należy ich już do ucznia. Okej. Okay. Doświadczony alchemik zdobywa również wiedzę na temat pozyskania niedawno spożytych nasion, roślin z upolowanej przez niego zwierzyny oraz przetwarzania ich na eliksiry lecznicze. Jednak do tej pory poprzez nasiona nie udało się jeszcze wytworzyć żadnego eliksiru czasowego ani trwałego. Pomimo iż to mikstury trwałe wydają się najpotężniejsze, nie należy zapomnieć o eliksirach czasowych. Pochodzą z innych składników niż ich stałe odpowiedniki, więc nie wykorzystują cennych zasobów alchemika, a ich działanie jest naprawdę potężne. Kurwa. W dwójce też miałeś długotrwałe, trzeba było się o alchemię wykuć. A, no to nie, to ja tego śledzia chlałem jak pojebany. Czym? Posprzątałem. Ej. Zrobiłem, o co prosiłeś. Zrobiłem, o co prosiłeś. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie dasz rady. No ja, posprzątasz? Jestem mistrzem sprzątania. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzątać. Zdobycie składników alchemicznych nierzadko będzie wymagało od ciebie sprytu. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czyhającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby cię na strzępy. No nie. Wyobraź sobie, że jest nią Marta, gospodyni z tutejszej karczmy. A tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że odda mi go? Od tak? Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią w dyskusję, omal nie rzuciła się na mnie z miotłą. Oczywiście, że nie odda ci go od tak. I o to w tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. Co? Pohandlujmy. Mikstura lecznicza? Ej, ale ja nie mam za co kupić tej mikstury. Potrzebuję mikstury, gościu. Ale nie mam żadnej opcji. Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. O, czym właściwie jest magia? Mógłbym odpowiedzieć ci na to pytanie, ale... Ale? Ale jestem zmęczony. A ty na moje oko i tak nic z tego nie zrozumiesz. Co za chuj.
Dobra, goń się leszcz. Idziem zajebać. O, pada deszcz, panie. Idziem Marcie pociągnąć garnek gulaszu. A mamy ten? Jak się skradam? Nie skradam się, bo nie umiem. Dobra. Będę musiał się skradania nauczyć, żeby to pociągnąć, coś czuję. Albo poczekać do wieczora. Mike. Hej. Jak życie? Jak życie? Coś ty za jeden. Nie znam przynajmniej cię. Nikt, nie, daj mi spokój. Nie odzywa się do siebie. Ej ty. Kurwa. Ej ty. Jak dzikusy, panie. O, dyby, jakiś Paulus. No dobrze, czy ja muszę tutaj zrobić zwiedzanko porządne, czy... Gdzie jest ten jej w ogóle gar? Co? Gdzie ona gotuje, panie? Gdzie ta Marta robi ten gulasz? No to jest pytanie. A, tam. Tu chyba, co? Czekaj, zasejwię. Nie wiem, czy mogę tak pociągnąć od razu. Co? Czekaj, pogadam z Martą. Hej! Mógłbym dostać trochę tego pysznego gulaszu? Mógłbym dostać trochę tego pysznego gulaszu? Nie. Co nowego? Nie. Nie denerwuj mnie. Nie dość, że muszę was obsługiwać. Ta Marta jest okej. A, tutaj jest. Czy to jest to? I już? Marta nas nawet nie widziała, ty. Marta nas nawet nie widziała, co myśmy zrobili. Wredna baba, kurwa. W ogóle bez skrupułów, panie. Bez skrupułów. Kradamy babę bez skrupułów. Hej! Tyle wystarczy? Tyle wystarczy? Oho, z pewnością. Dzięki, mały. Przepyszne. Marta to jednak złota kobieta jest. No, to złota kobieta była. Cóż, nauka wymaga poświęceń. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Ha, zobaczysz. Czas na ostateczny test. Test siły. Tam, gdzie zawodzi spryt. Będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Jestem pierwszy. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żadne chrząszcze, kurwa. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. Co? Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest twój test, a nie ich. Czy mam w takim razie je pokonać? Czym mam w takim razie je pokonać? Spróbuj miotłą. Co? Miotłą? Nie masz jakiegoś miecza? To na pewno chrząszcze. Dam ci radę. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Weź ten klucz. Otworzysz nim drzwi do kaplicy. Dobrze. Idź i niech Adanos ci sprzyja. Idę. Muszę zasejwować, bo się boję tych chrząszczy. Od której strony wchodzimy? Tędykt? Tędykt czy na obkoło? O, mówiłem, że chrząszcze. Kurwa, wiedziałem, no. One są najtrudniejszym przeciwnikiem w tej grze. Nice. Dobra, ale dają mięsko, także to jest plus. Niczego tu nie znajdę. Co to za runa? Runa teleportacyjna? Kurwa, gdzie ona teleportuje? Czwóreczka? Teleportacja, że zaraz się przeteleportuje. Wybierz lokację. A, okej, okay, dobra. Wszystkie moje runy teleportacyjne, czyli wszystko zsumowali w jednym temacie. No to okej, okay, spoko. Fair enough. Czyli tak współcześnie to zrobiono. Klucz do kaplicy. No w zasadzie tak samo, no. Tylko wybierasz... Jest wszystko zunifikowane w jednej runie po prostu. No ale generalnie tak samo. Kastujesz kontrolę i tylko wybierasz z menu podręcznego, gdzie. No, tą samą czynność musisz wykonać tak czy siak.
No, jak znajdziesz, to ci się dopiszę pewnie do, po prostu do tej runy, nie? Dopiszę ci się w opcjach wybór. Tam też zawsze musiałeś szukać runy. W każdym gotiku zawsze musiałeś znaleźć runę najpierw. Tylko później musiałeś ją fizycznie wybrać osobno, nie? Dawaj, grupo, grabimy, kurwa, panie. Nie, bo to tamto. Kto to w ogóle jest tu pochowany? Henryk? Panie, tutaj nikt nie jest.